Dzień dobry Państwu. Temat mojego wystąpienia to jest współczesna polityka narkotykowa w Polsce i ja postaram się skupić na przepisach, które obowiązują, ale spojrzeć na nie w perspektywie i w kontekście tego, co się dzieje w kraju. I przyznam się szczerze, że mam trochę takie poczucie déjà vu, ponieważ niestety podobne tematy żeśmy poruszali rok temu i dwa lata temu i w zasadzie niezbyt dużo się moim zdaniem zmienia. Ja będę mówiła może rzeczy, które będą kontrowersyjne. Bardzo bym chciała, żebyście Państwo udowodnili, że ja się mylę, bo to będzie oznaczało, że że idziemy w odpowiednim kierunku. Moje pierwsze pytanie jest takie, gdzie w ogóle pojawiają się narkotyki i jak się narkotyki mają do problemów, z jakimi sobie radzimy, nie radzimy, bądź z jakimi się spotykamy. I wydaje mi się, że tu się nic nie zmieni w Polsce, jeżeli pytać ludzi o to, jakie są problemy, z jakimi problemami mają do czynienia, to najpoważniejsze jest wskazywane bezrobocie. W ramach ubóstwa to, na co się zwraca uwagę, to jest niesamowite rozwarstwienie społeczeństwa i przepaść, która zaczyna bardzo wyraźnie istnieć między bardzo bogatymi osobami, które są mniej majątne. Podkreślany jest brak perspektyw i to, że to rodzi wyuczoną bezradność. Podkreślane są również pewne inne holizmy, o których będę chciała powiedzieć. Natomiast narkotyki pojawiają się gdzieś tam zupełnie na końcu. I oczywiście, aby się zastanowić, dlaczego ludzie sięgają po narkotyki, to w zasadzie znów, jak widać, jest to niesamowite pole do popisu i powstaje pytanie, czy to pole do popisu jest gdzieś zagospodarowane. Będę chciała Państwu pokazać, że oczywiście w tej ustawie jest o tym mowa, że właśnie ustawa powinna doprowadzać do realizowania takich działań, które by powstrzymywały ludzi od nadużywania narkotyków. To jest coś, na co chcę zwrócić raz jeszcze uwagę, z tego względu, iż wydaje mi się, że to jest do pewnego stopnia clue tego, o czym mówimy. My cały czas staramy się zapomnieć, udawać, że nie wiemy, że tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia z narkotykami, to mamy do czynienia z takimi substancjami jak heroina, kokaina, alkohol, amfetamina, tytoń, marihuana, LSD, sterydy anaboliczne, ekstazy. I to jest coś, co pochodzi z badań Lancetu, gdzie się starano zbadać, jaki jest poziom szkodliwości dla zdrowia różnych tych środków. To oczywiście jest pewna tylko propozycja, bo wiemy, że to wszystko również zależy od tego, z kim mamy do czynienia. Z jakim wiekiem, z jaką płcią, z jaką nawet rasą, w jakich warunkach się to odbywa. Czy ze znajomością, czy bez znajomości. Czy nałogowo, czy raczej rozrywkowo i dla rozluźnienia, prawda? Natomiast nie ulega wątpliwości, że jako jeden z poważniejszych środków narkotycznych wymieniony jest alkohol i następnie tytoń, a marihuana, która tutaj jest przedmiotem naszych dyskusji i debat, jest uznawana za mniej szkodliwa niż alkohol i tytoń. I tak naprawdę to rodzi pewien problem, ponieważ my sobie musimy zdawać sprawę i ja właśnie nie chciała się już tutaj powtarzać, ale w Polsce obok chorób sercowych to alkohol stanowi podstawowy problem. Używanie papierosów prowadzi do znacznie większej ilości zejść śmiertelnych. Następnie równie dużo ludzi umiera, to około 3000 rocznie. Umiera z powodu nadużywania środków przeciwbólowych, które się kupuje bez żadnych recept w aptekach, prawda? Natomiast nie mamy takich danych, jeżeli chodzi o używanie marihuany. Także tutaj trzeba sobie odpowiedzieć, jeżeli rzeczywiście, do tego będę chciała zwracać, jeżeli rzeczywiście chodzi o zdrowie społeczne, jeżeli chodzi o nasze zdrowie i o to, jak ludzie funkcjonują w społeczeństwie, to dlaczego przyjmujemy tak bardzo różne polityki w sytuacji, kiedy środek mniej groźny prowadzi do tego, że ludzie są kryminalizowani, uznawani za przestępców, podczas gdy środek znacznie bardziej groźny, przynoszący znacznie więcej szkód, bo proszę pamiętać, my cały czas, od lat, mamy około miliona alkoholików, którzy są nałogowymi alkoholikami, około 4 milionów ludzi nadużywających alkoholu, a poza tym my wszyscy
mamy skłonność, prawie wszyscy, do tego, żeby jak to kieliszek wina, prawda? I w związku z tym nie bardzo można jasno wytłumaczyć, dlaczego ktoś, kto pije kieliszek wina do obiadu, jest po prostu porządną obywatelką, porządnym obywatelem, natomiast ten sam obywatel, obywatelka, wypalając papierosa marihuany, staje się przestępcą, jeżeli zostaje złapany. Mamy tutaj do czynienia z ogromną hipokryzją i nie da się już dłużej tłumaczyć, że rzecz polega na tym, że jesteśmy przyzwyczajeni, że jeszcze w XVII wieku płacono nam alkoholem i rozbijano naród, w związku z tym do tego, żeśmy się przyzwyczaili, a z marihuaną mamy do czynienia znacznie później, ponieważ to przeczy tym argumentom, które są wysuwane, że jedna z powodów karalności marihuany jest właśnie to, że ona jest tak szeroko rozpowszechniona. Więc skoro jest tak szeroko rozpowszechniona, trzeba pamiętać o tym, że po alkohol sięgają w tej chwili siedmiolatki, prawda? A mówimy o tym, że również młodzież sięga po marihuanę, to przyjmowanie dwóch bardzo różnych polityk zmusza do zastanowienia się nad tym, z czym naprawdę mamy do czynienia. Ja przypomnę to, jeśli chodzi o zakazy. Zakazy mają tendencję do tego, żeby być wprowadzane. I mamy do czynienia z zakazami, które były wprowadzane odnośnie papierosów, prawda? Na papierosy można było stracić nos, ale można było też stracić głowę w różnych miejscach, w różnym czasie. Również jeżeli Państwo się przyjrzycie temu, co się działo z kawą. W XVII wieku w krajach arabskich kawa i kawiarnie były zakazane, a w 1777 roku król Prus, Fryderyk tak zwany Wielki, również wprowadził bardzo duże ograniczenia na pozwolenie dla produkcji i dla prowadzenia kawy, z tego względu, że chciał przejąć ten biznes dla siebie. Czyli widzimy, że nie chodzi tak naprawdę o dobrostan, o zdrowie społeczne i psychiczne, tylko tak naprawdę chodzi tutaj o biznes. I jeżeli chodzi o biznes, to w tym momencie musimy, należy podtrzymać się tego, co tutaj zrobiłam, bo bym chciała przejść do koncepcji wygodnego wroga, który wprowadził Nils Christie, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że żeśmy wprowadzili zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. To jest ustawa z 2005 roku. I teraz te zmiany, które były proponowane, tak naprawdę wprowadzały, propozycja była taka, żeby wrócić do tego, co było sprzed 2000 roku, czyli żeby posiadanie drobnej ilości narkotyków na własny użytek nie prowadziło do tego, że ludzie są skazywani. I oczywiście mówię tutaj o artykule 62, który chce na to też zwrócić bardzo wyraźnie uwagę. Który z jednej strony mówi o tym, że kto wbrew przepisom ustawy posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast ta ustawa nie wymaga tak naprawdę ani od policjantów, ani od prokuratorów, ani od sędziów, aby doprowadzać do sytuacji, w której osoby posiadające drobne ilości narkotyków trafiały do więzienia. Również dlatego, że w punkcie 3 tego samego artykułu 62 jest powiedziane, że w wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Czyli od początku tak naprawdę mieliśmy szansę na to, aby wypracować politykę, która by prowadziła do tego, żeby prowadzić inne wymożeniem i nie doprowadzać do sytuacji, w której bardzo duża ilość osób jest wskazywana z tego przepisu. Tak się nie stało i za chwilę pokażę statystyki, ale to jest jeden z ostatnich moich slajdów, w związku z tym chciałabym jednakże zastanowić się, czy rzeczywiście chodzi o nową politykę, czy może chodzi o nową politykę zdrowotną, czy może jednak chodzi o to, o czym mówił Nils Christie, czyli o dowodnego wroga. I to jest koncepcja, która... I to jest koncepcja, która wskazuje na to, że... Chciałabym, żeby to dobrze zabrzmiało, ale ludzie sprawujący władzę mają tendencję do tego, żeby w pewnych sytuacjach stwarzać wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś ogromnym zagrożeniem. To ogromne zagrożenie pozwala na to, żeby nazywać coś nie tylko groźnym, ale na dodatek, żeby nazywać to czymś, co jest bardzo niemoralne, co musi sprowadzić do większej mobilizacji. Ta mobilizacja
natomiast musi prowadzić do tego, żeby z jednej strony przeznaczać na walkę z tym środkiem, jest bardzo również finansowe, żeby tworzyć specjalne ciała za pieniądze z budżetu, żeby pozwalać na surowsze karanie i żeby pozwalać na surowsze ściganie. Natomiast ten dogodny, korzystny wróg charakteryzuje się tym, że wprawdzie można go sportretować jako niebezpieczny, natomiast to jest coś, co jest karne jako elementu polityki społecznej. Czy jeżeli popatrzymy na to racjonalnie, to przede wszystkim musimy się liczyć z tym, że to ma być coś, co przede wszystkim ogranicza szkody. Po pierwsze, nie szkodzić. I jeżeli po pierwsze nie szkodzić, to musimy też pamiętać o tym, że prokuratorzy tutaj bardzo wyraźnie przyznawali, że artykuł 62 nie działa, że wydajemy na to ogromne ilości pieniędzy, natomiast nie mamy prawidłowych efektów. I w związku z tym chciałabym teraz pokazać, jak wygląda statystyka. Te przepisy nowe weszły od 1 stycznia 2012 roku. Mamy niewielką wiedzę na ten temat, jak działają. Natomiast możemy prognozować, co się stanie. I ja mam nadzieję, że nie będę miała racji. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy na to, w jakich warunkach funkcjonujemy, gdzie jesteśmy i jaką mamy praktykę, to obawiam się, że przyjęcie artykułu 62a, który pozwala na to, żeby w pewnych okolicznościach umorzyć postępowanie przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, niekoniecznie musi przynieść dobre efekty. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że gdyby rzeczywiście chodziło o zdrowie publiczne, gdyby rzeczywiście chodziło o zdrowie ludzi, to na zasadzie po pierwsze nie szkodzić, nie ma dobrego argumentu za tym, żeby uznawać używanie i posiadanie, bo proszę pamiętać, my nie każemy używania, my każemy posiadanie nawet drobnej ilości narkotyku, jakim jest na przykład marihuana, uznawać za przestępstwo. Bo jeżeli chodziłoby o zdrowie, to znaczy jeżeli chodziłoby nam o to, żeby eliminować te zachowania, to musielibyśmy podejmować inne działania niż działania, które prowadzą do skazania i uznania ludzi za przestępców, ponieważ to na zdrowie dobrze nie wpływa. Dlaczego? Dlatego, że ktoś, kto jest skazany za przestępstwo i uznany za przestępcę, ma znacznie większe trudności funkcjonowania w społeczeństwie niż ludzie, którzy uznawani za przestępcę nie są. Takie osoby będą miały trudności ze znalezieniem pracy. Dlaczego? Ponieważ prawie we wszystkich pracach wymagamy przedstawienia dowodu niekaralności. Czy to jest legalne? Nie. To jest bardzo nielegalne, ponieważ wymóg przedstawienia takiego świadectwa jest tylko w niewielu ilościach prac i w niewielu przypadkach, gdzie ustawa wymaga przedstawienia takiego zaświadczenia. Praktyka jest inna i oczywiście osoba może się stawiać i może walczyć, natomiast w warunkach, w jakich jesteśmy, przy bardzo wysokim bezrobociu i przy rynku pracy, który jest rynkiem pracodawcy, a nie pracobiorcy, takie stawianie się przynosi bardzo niewielkie efekty. Dalej, osoba, która jest karana, tak naprawdę nie może również rozpocząć dobrze swojej własnej działalności, skoro już nie może znaleźć pracy, bo to wymaga przystępowania do przetargów. A w momencie, kiedy jesteśmy karani, praktycznie jesteśmy z tego biznesu wyłączeni. Jeżeliśmy chcieli swoje, to również tego nie zrobimy, ponieważ nie dostaniemy wizy. I musimy się liczyć z tym, że jako skazani w związku z przestępstwami narkotykowymi będziemy mieli problemy nie tylko w Stanach Zjednoczonych, do których nie wiedziemy, ale również w większości państw europejskich. Tak więc musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że godzimy się na to, żeby bardzo dużej liczbie osób w imię zdrowia ograniczać możliwości normalnego funkcjonowania społeczeństwa i wycinać na samym początku drogi, ponieważ tu również nie możemy udawać, że są to osoby przeważnie młodsze. Następna rzecz jest taka, że musimy popatrzeć na to, gdzie jesteśmy, gdzie działamy. Prawda? Oficjalnie żeśmy mówili, że wprowadzamy to po to, żeby doprowadzić do tego, żeby ci, którzy handlują narkotykami, nie mogli tego robić swobodnie. No to musimy posłuchać byłego ministra sprawiedliwości, pana Kwiatkowskiego, który powiedział bardzo wyraźnie, przed 1999 rokiem
liczba osób, która była łapana, stawiana w stan oskarżenia i osądzana za handel narkotykami, była dużo większa niż po 2000 roku. Po 2000 roku tych spraw jest 9 sytuacji ekskluzji, a nie inkluzji. Jesteśmy w sytuacji bardzo niskiej solidarności, przepraszam, ale trzeba to słowo użyć, społecznej, a nie poczucia odpowiedzialności naszych działań za innych. W związku z tym trudno się dziwić policjantowi, prokuratorowi i sędziemu, że w momencie, kiedy mają gotową sprawę, odhaczoną i załatwioną i gotową szansę na awans, premię i pochwałę ze strony swoich kierowników i szefów, będą oczywiście działać w sposób, który jest szkodliwy dla młodzieży, szkodliwy dla kraju, szkodliwy dla zdrowia, ale efektywny w ich pracy. I o tym mówią sami prokuratorzy, o tym mówi minister sprawiedliwości, o tym wszyscy wiemy. W związku z tym nieprzyjmowanie proponowanych zmian, które by doprowadziły do stanu, który istniał przed 2000 rokiem, czyli tu nie chodzi o żadną rewolucję, to tylko chodzi o to, żebyśmy przyznali, że te działania, które żeśmy po 2000 roku przyjęli, są szkodliwe. To, że to się nie dzieje, tak naprawdę widać, że w efekcie niekoniecznie musi to doprowadzić do zmian. Dlaczego poza tym? Dlatego, że w tej chwili prokurator musi wykonać pracę. Policjant tak samo chwyta, jak chwytał. Dla policjantów nic się nie zmienia. I się może zawsze podeprzeć prawem, prawda? Wprawdzie to prawo, za chwilę będę chciała pokazać, nakazuje mu również co innego. Natomiast to, 62 artykuł, jest bardzo czytelny i bardzo konkretny. Te pozostałe, o których będę mówić, wymagają interpretowania, myślenia i podejmowania działań, które wymagają działań zbiorowych. Natomiast tutaj musimy zobaczyć, że to postępowanie można umorzyć przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa. Czyli trzeba zebrać, poświęcić czas, zastanowić się, pomyśleć. I z czego ja będę rozliczona? Z tego, że umarzam? Bardzo dobrze, jeżeli będę miała mądrych szefów, którzy powiedzą, o to chodziło w tej ustawie, ale mogę być również podejrzana o to, że ja się lenię, że ja się migam. No to się nie będziemy migać i się nie będziemy lenić i trzeba się liczyć z tym, że bardzo niewiele się tutaj zmieni. Rzecz następna, przestańmy udawać. Jeżeli się naprawdę temu przyjrzymy, tutaj te inne fobie, znaczy nie fobie, a holizmy chciałabym wymienić. Jesteśmy w kraju, w którym ludzie mają skłonność do uzależnień. Alkoholizm, narkomania to jest jedna z nich, natomiast bardzo wielu z nas cierpi na pracoholizm, seksoholizm, kompulsywny hazardoholizm, jeżeli takie słowo istnieje, i parę innych holizmów, prawda? Czyli tak naprawdę widzimy, że rzeczywiście jest potrzeba zmiany polityki społecznej i nastawienia się na to, żeby zacząć myśleć o jakości życia, a nie o tym tylko, żeby ewentualnie leczyć. I tutaj to wymaga tego, żeby potraktować te przepisy na serio. Proszę zauważyć, my w tej ustawie mówimy tylko i wyłącznie zazwyczaj o artykule 62. A ta ustawa ma na samym początku powiedziane, że przeciwdziałanie narkomanii realizuje się poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej. Jesteśmy w kraju, w którym, tak wczoraj się dowiedziałam, stać nas na to, żeby kupować bardzo drogie, za miliardy złotych, zabawki latające dla wojska. Natomiast w tym samym czasie zamykamy szkoły, zamykamy przedszkola, zamykamy księgarnie nawet na głównych ulicach miasta, zamykamy kawiarnie, bo płacą banki. Nie mamy żadnych środków na kulturę, zamykamy również opery. Likwidujemy tą sferę, która wchodzi w grę oświatowo-wychowawczej, zdrowotnej i społecznej, prawda? Gdzie się jakakolwiek liczy jakość życia. I teraz w związku z tym proszę zauważyć, że w momencie, kiedy mamy tanią, szybką rzecz z artykułu 62, nie będziemy korzystać z tego, co ustawa daje nam na początku. Ustawa pisana jest tak, co jest na początku, jest ważniejsze, to najpierw powinno być realizowane. Tylko, że tu jest tryk, o którym mówił pan Wiktor, prawda? Tryk polega na tym, że jeżeli kogoś skazujemy, policja, prokuratura, sędziowie i cała służba penitencjarna leży w mojej kieszeni, to jest mój budżet i państwa budżet, bo to są nasze podatki. To leci z budżetu tak zwanego ogólnego. Natomiast te zadania podstawowe z artykułu 2 mają być realizowane ze środków własnych podmiotów wykonujących zadania w zakresie przeciwdziałania, czyli to władza lokalna ma być na tyle mądra, żeby się tym zająć.
prawda? I ona ma rozumieć, że tutaj nie chodzi tylko, o czym mówią kolejne przepisy od artykułu 10 i następnego, że mają to być pogadanki o szkodliwości narkotyków. Chociaż one by się również przydały. Tyle tylko, że jeżeli mamy przepisy karne, to rezygnujemy z tego, żeby na przykład recepty normować, my mamy tego nie brać, prawda? Czy my dokładnie wiemy, jak używanie marihuany wpływa na to, że ja przestaję produkować własne narkotyki, które na przykład mogę produkować, kiedy zaczynam tańczyć? Czy my wiemy, do jakiego stopnia używanie narkotyków takich jak na przykład marihuana bądź alkohol prowadzi do tego, że ja mogę popaść w depresję? To jest strasznie nieprzyjemne, już nie mówiąc o tym, że można dostać również jeszcze schizofrenię, jeszcze parę innych enii. Czy o tym naprawdę jest mówione? Czy jest powiedziane o tym, jak używanie narkotyków wpływa na wypróżnienie i zatwardzenie i trudności z przemianą materii, prawda? Tego wszystkiego nie ma, dlatego że jest taka praktyka, tradycja i skłonność, że jeżeli mamy przepisy karne i się do nich odwołujemy, cała pozostała działalność idzie na bok. Na działalność karną przeznaczamy pieniądze i wokół działalności karnej realizujemy swoje działania. Dlatego też to, co mnie dziwi, że my bez przerwy mówimy tutaj o narkotykach, a nie mówimy o nauce tańca, o organizacjach pozarządowych, o wycieczkach w górę i o spędzaniu czasu, które by rzeczywiście prowadziły do tego, że można byłoby stworzyć jakąś przeciwwagę, a jedyne co mamy, to ewentualnie problemy, na które też zwracamy uwagę, z leczeniem ludzi, którzy nadużywają narkotyków, ewentualnie alkoholu, prawda? Tylko proszę pamiętać, ja mówiłam bardzo wyraźnie, do obiadu pijemy wino. I wcale to nie oznacza, że ktokolwiek z nas stanie się uzależnionym od alkoholu. Czyli trzeba się liczyć z tym, że ktoś może rekreacyjnie palić papierosa i z tego powodu zostać złapanym i z tego powodu zostać uznanym za przestępcę. I ma w ogóle wtedy przechlapane, bo o ile nie będzie uznany za uzależnionego i chorego, to będzie tylko i wyłącznie przestępcą i dla niego nie będzie żadnej innej możliwości i żadnej innej ścieżki. Nie wiem, czy wyczerpałam wszystkie argumenty, które sobie spisałam. Nie, jeszcze dwie. Tutaj trzeba się liczyć z tym, że w każdej pracy, w której mamy do czynienia z władzą, istnieje pokusa nadużywania tej władzy. I tutaj też trzeba się liczyć z tym, że liczymy na to i chcemy, aby policjanci, prokuratorzy i sędziowie myśleli o nas wszystkich. O tym, że jeżeli, i tu już trzeba pokazać to, że jak będziemy zamykać te 20 tysięcy ludzi w ciągu roku, a 7 tysięcy non-stop siedzących w więzieniach. I naprawdę to nie jest ważne, jeśli ktoś powie, że to już nie jest 7 tysięcy, teraz to jest 5400. Ja Państwu powiem, to jest o 5400 za dużo. Jeżeli za posiadanie narkotyków ktoś ląduje w więzieniu z etykietą przestępcy i z przeklapanym życiem, to to jest u każdego człowieka za dużo. Ja miałam możliwość spięcia się w pewnym momencie z osobą na wizji, z przedstawicielką parlamentu, która mi zarzucała nieodpowiedzialność, bo właśnie ludzie brali narkotyki i stawali się narkomanami. I po programie podszedł do nas pan, który obsługiwał kamerę i powiedział historię swojego 18-letniego brata, w tej chwili 20-letniego, który za pierwszym razem dostał zawieszenie, za drugim razem dostał zawieszenie, ale policjanci go znali i on znał tych policjantów i za trzecim razem on poszedł na rok do więzienia. W pierwszym miesiącu był parę razy zgwałcony, w drugim miesiącu był parę razy pobity, w trzecim miesiącu również w więzieniu zaczął brać narkotyki, po pół roku go zwolnili po to, żeby on się mógł zacząć leczyć na wolności. I to nie jest historia jednostkowa człowieka. Składa się akurat tak, że osoby, które biorą narkotyki, często są wrażliwe, często są być może niezbyt wykształcone, natomiast to nie są osoby, które są dobre w świecie, w którym się trzeba zupełnie inaczej zachowywać. I jeżeli udajemy, że nie wiemy, jakie są warunki w więzieniach, jeżeli udajemy, że to nie jest miejsce, gdzie można kogoś leczyć, zadbać o jego zdrowie społeczne, psychiczne czy jakiekolwiek, ponosić konsekwencje, to się kończy już. Trzeba się liczyć z jeszcze jednym, że jeżeli się przeczyta te przepisy, one są naprawdę napisane w sposób, który jest sprzeczny z dobrymi, z zasadami dobrej legislacji. One pozwalają na to, żeby w zależności od potrzeb rynku farmaceutycznego, przemysłu jednego bądź drugiego, wrzucać bądź wyrzucać środki, które są uznawane za